Spółka Port Lotniczy Radom wydała 3 700 000 zł na wyposażenie dodatkowego przejścia granicznego na lotnisku na Sadkowie, które ustanowił minister spraw wewnętrznych w listopadzie 2014 roku. Inwestycje takie finansuje Urząd Wojewódzki, ale wojewoda mazowiecki nie ma zamiaru oddawać radomskiej spółce pieniędzy wydanych na organizację przejścia granicznego. Mechanizm finansowania przejść granicznych przez wojewodę jest następujący. Służby odpowiedzialne za odprawy graniczne proporcjonalnie do potrzeb, a więc proporcjonalnie do rzeczywistego, a nie prognozowanego ruchu pasażerskiego, określają, jaki sprzęt niezbędny jest do tego, żeby ten ruch obsłużyć. Następnie wojewoda odpowiedni sprzęt kupuje. Ten sprzęt jest kupowany przez Urząd Wojewódzki zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zdaniem Jacka Kozłowskiego to nie on winien tłumaczyć się z tego, że nie odda pieniędzy. Tłumaczyć powinien się prezes spółki Port Lotniczy Radom Tomasz Siwak. To prezes Portu Lotniczego Radom powinien się tłumaczyć, dlaczego bez uzgodnienia, bez żadnej umowy, bez potwierdzenia, że za ten sprzęt dostanie jakąkolwiek refundację, zakupił sprzęt, wydatkując środki publiczne, środki, które są środkami obywateli miasta Radomia i wydając miliony złotych, których spółka na pewno od wojewody nie odzyska. Mimo tak twardego stanowiska wojewody mazowieckiego, prezydent Radomia Radosław Witkowski nie uważa sprawy za zamkniętą. W tej chwili mamy taką sytuację, że zarząd portu lotniczego podjął decyzję o zakupie i wyposażeniu przejścia granicznego. Niemniej jednak do pisma, które otrzymaliśmy od pana wojewody, my się odniesiemy się w formie pisemnej, odniosą się nasi prawnicy, także nie traktuję tej sprawy jako sprawę zakończoną. Do sprawy wrócimy w poniedziałkowym Teledzienniku.